Namaste, Black and White Yoga, blogspot.com. Dzisiaj przed nami bardzo krótka, mocna sekwencja, ekstremalna joga brzucha. Zróbcie własną rozgrzewkę, 10 powitań słońca i zróbcie kilka własnych sekwencji asan. Po czym przejdźcie sobie do tego zestawu. Tym razem, popatrzcie, ściskamy sobie klocek mniej więcej 5-10 cm powyżej stopy równomiernie. Purwottanasana, blat stołu, przynieście dłonie daleko w tył, rozczepiszcie palce dłoni, ugnijcie łokcie i po prostu sobie z wdechem wychodzimy w górę, podchodzimy stopami mniej więcej pod kolana, zostajemy na 5 oddechów. Cały czas doklejajcie aktywnie kciuki do maty, bo one nam zwykle uciekają. Rozkładajcie obciążenie równomiernie na wszystkie palce dłoni, z wdechem podwijajcie kość ogonową, dociskajcie mocniej całe stopy do maty. Na wydechu wyraźnie wypychajcie się dłońmi w górę. Oddychamy swobodnie, tylko 5 oddechów. Aktywuj całe ramiona, obręcz barkową, plecy, wciągaj brzuch. Aktywne bandy i ściskaj klocek. Jeszcze 2 oddechy. Jeszcze 1 wdech. I z wydechem siadasz na macie. Od razu na wdechu nawasana. Proste ramiona, ściskasz klocek. Odchylasz się w tył, wciągasz brzuch. I teraz spróbuj sobie wyprostować nogi, zrotuj uda do wewnątrz, zasysaj pępek, ściskaj klocek, lekko podwiń kość ogonową tym razem i zejdź do paripurna nawasany niżej w dół. Głębokie wdechy i długie wydechy. Mocno ściskaj klocek, poczujesz efekty. I z pozycji wychodzimy w górę, od razu klocek na bok. Chwyć za duże palce stóp, ubaja, padangusthasana. Zrotuj uda do wewnątrz, wciągnij brzuch, znać od razu szybko równowagę. Opuść barki w dół, doklej łopatki do pleców, obciągaj palce stóp. Napieraj palcami stóp na dłonie, ciągnij dłoni w dół za stopę. Uda do wewnątrz, barki w dół, wracaj na plecy. Teraz czas na bardziej subtelną równowagę, będziemy mocno używać band i brzucha. Zaciskaj mięśnie klacza, mięśnie dla miednicy, wciągaj brzuch. Zacznij odwodzić nogi na boki. Koncentruj się na ciszy w umyśle. Brzuch pracuje. I przywróć nogi do środka, wciągaj brzuch, aktywny środek pleców. Wypuszczaj łopatek. I odwodzimy na boki. Subtelne ruchy. Mocny pępek. I przywodzimy do siebie. Jak przywodzisz do siebie, rotuj uda bardziej do wewnątrz, poczuj pracę przywodzicieli. I odwodzimy na boki. Powolutku, jak odwodzisz nogi na boki, to unoś mostek wyżej. I wróć do centrum. Uwaga, puszczamy lewą nogę, opuszczamy w dół. Zmieniamy uchwyt na prawej stopie. Lewa dłoń chwyta prawy paluch. Robimy sobie skręt. Nie odstawiaj dłoni na matę. Wciągnij brzuch. Przenieś sobie prawą dłoń na lewe biodro i zostań w skręcie z lewą nogą nad matą. Chwyt za duży prawy paluch. Jesteśmy w rotacji, mocny brzuch. Cały czas oddychaj, skup się na przyjemnej ciszy w umyśle, na zaciśniętych bandach, na wciągniętym pępku. Staraj się utrzymywać ciało nad matą. Wciągaj brzuch. I jeszcze jeden wdech. I na wydechu wracamy ramieniem do boku, wracamy sobie do ubaji, padangusthasany, chwyt za duże palce stóp, wciągnij brzuch, mostek do przodu, barki w dół, od uszu zrób, uda do wewnątrz, aktywny środek pleców. Uwierz mi, że po takiej sesji twój poranek będzie bardzo energiczny. I powolutku znowu opuszczamy sobie prawą nogę w dół, a na lewym paluchu zmieniamy uchwyt dłoni. Tym razem chwytasz prawą dłonią za lewy paluch. I z wydechem skręt. Skręt, rotacja w talii. Zostaw lewe ramię nad matą. Wciągaj brzuch. Prawa stopa na nie opada nad matę. Tu też musisz zrównoważyć pracę mięśni. Wciągaj brzuch, unoś mostek do góry, ale uwaga. Prawa stopa nad matą. I lewa dłoń wędruje nam na prawe biodro w skręcie. Trzymaj mocny brzuch. Pracuj bandami, koncentruj się na ciszy w umyśle. Zaciśnięte mięśnie krocza, mięśnie dla miednicy. Pępek do kręgosłupa. Subtelna równowaga, cisza umysłu, spokojny oddech, płynny.
jeszcze jeden wdech. I z wydechem wracamy najpierw lewe ramię do boku, później powolna rotacja. Uginamy prawe kolano. Od razu chwytamy sobie po wewnętrznych stronach stóp za wewnętrzne krawędzie i wracamy do obaj padangustasany. Za wewnętrzne krawędzie stóp. Rozszerz nogi na boki, wciągaj brzuch. Ściągaj barki w dół od uszu, mostek do przodu. Jeżeli za bardzo wypchniesz mostek w przód, polecisz nogami w dół na matę. Z kolei, wciągając brzuch, znajdując równowagę, ciągnąc za wewnętrzne krawędzie stóp, nie polecisz do tyłu plecami. I z tej pozycji powolutku skrzyżuj sobie nogi w kostkach, przenieś zgięcia łokci pod łydki. Możesz zostawić rozłączone albo złączone dłonie. Jeżeli klocek jest gdzieś z boku, bierzemy sobie klocek, podciągamy się przed ramionami, pod naszymi łydkami w górę, brzuch wciągnięty. Trzymujemy równowagę na 5 oddechów. Zaciskaj mięśnie krocza, wciągaj brzuch, aktywuj bandę. Mięśnie dna miednicy aktywne. Subtelna równowaga, doklejaj łopatki do pleców, pracuj środek pleców. I po 5 oddechach zmień splot kostek na przeciwne. Cały czas ściskaj klocek w dłoniach, jeśli go masz. Wciągaj brzuch. Zostań na 5 oddechów. Skup się na subtelnej ciszy umysłu, na równowadze wewnętrznej, na spokoju. Barki w dół od uszu, aktywne plecy. Bardzo mocno pobudzająca sesja poranna. Spocisz się, doenergetyzujesz szybciej, wstaniesz z łóżka. Wykonuj na czczo, jeśli ćwiczysz jeden na czczo, albo na 2 godziny po posiłku. I po 5 oddechach powolutku wyciągnij sobie ramiona, ale unosimy klocek w górę, ściągamy barki w dół od uszu. Mamy skrzyżowane, popatrz, kostki, trzymamy równowagę. I z tej pozycji na skrzyżowane kostki, uwaga, przenosimy sobie klocek za plecy. Prostujemy ramiona, wypychamy, mostek do przodu, zmieniamy skrzyżowanie kostek. Nogi w górze, cały czas brzuch aktywny. Ściągaj barki w dół od uszu, doklejaj łopatki do pleców. Wciągaj brzuch, lekko miękki łokcie. Trzymaj równowagę. Kolana razem. Spróbuj sobie przybliżyć klocek do łopatek, odchyl się w tył. Paripurna Navasana, wciągnij brzuch. Nasz klocek jest na plecach, dłonie na plecach. Podbierz kość ogonową, schodzisz w dół. Nie dotykasz na razie klockiem mapy. Trzymasz pozycję. Obciągnij palce w stóp. Przenosisz klocek do przodu. Oddychaj. Mocna sesja. Spróbuj zejść jeszcze niżej, ale nie odkładaj na razie plecy na matę. Nogi maksymalnie nisko nad podłogą. Rozszerz je. Wciągaj brzuch. Złącz nogi. I jednym ruchem wyjdź stopami na matę. Dzięki wielkie. Black and White, yoga blog.com. Seria mini sesji na mocny brzuch. Namaste.